Universal salutations of peace transmit out from me to you. This Ash reporting live with none other than Fort Knox 5, and how do you do? I know it's been a long time, you've been waiting by a speaker for someone to spit it to your plane. But now you rocking with the best, and this year award winning, and all that goes before your name. And accolades are cool, but what's important is you feel me, really, that's my only motivation. Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arwola, a to jest Test Drive Unlimited 2. Witajcie, moi drodzy. No cóż, słuchajcie, po zakończeniu The Crew cały czas czuję niedosyt motoryzacyjny. Mam ochotę w coś jeszcze pograć. No i właśnie padło na Test Drive Unlimited 2. Czyli 2, jeśli by ktoś nie wiedział. Dobra, słuchajcie, to jest mój prywatny profil. Nie wiem, czemu gra startowała od miejsca, w którym zakończyłem poprzednio zabawę. To jest mój prywatny profil, dopiero co ogólnie włączyłem gierkę, chciałem zobaczyć, jak ona będzie chodziła, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, stworzymy sobie nowy profil. Nowy profil. Zagram sobie offline, zresztą i tak już serwery tej gry nie działają. Niestety ta gra nie okazała się być tak dużym sukcesem, aby uratować firmę odpowiedzialną za nią. Dlatego też serwer został wyłączony, firma upadła. No i goście, którzy pracowali do tej firmy, obecnie tworzą The Crew. Okej, dobra, ja sobie nazwijmy się... Wymyślimy sobie jakąś ksywę. No zresztą nie będę żadnej wymyślał. Dobra. Marvolo Games, niech będzie. Lecimy. Słuchajcie, od początku całą historię wam pokażę. Słuchajcie, te filmy na moim kanale nie będą się zbyt często ukazywać. Dobra, start. Okej. Myślę, że raz w tygodniu. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Atari przedstawia. Lecimy. Słuchajcie. Będę to grał tak dosyć spokojnie. Nie będę tutaj cisnął strasznie na fabułę. Gierka, myślę, że będzie całkiem, całkiem spoko. Ibiza, San Vincent. Niezła jumpryza. No dobra, dobra, dobra. Okej. No cóż, słuchajcie. Czas wybrać naszą postać, którą będziemy grać. Właściwie nie ma większego znaczenia w fabule. Jakiegokolwiek się znaczenia nie ma. Ja zazwyczaj wybieram tego badassa. Nie będzie taki kolor. No dobra. Tak sobie możemy sterować naszą postacią. Chodzić sobie po całym tym świecie. Dobra, pogadajmy z nią. Będziesz się dobrze bawić. Czyżby to były moje urodziny? Mam dla ciebie niespodziankę, która ci się spodoba. Dobra. Mam iść do garażu. To idziemy do garażu. Co my tu mamy? Słuchajcie, coś tu fajnego stoi. Prezent. Wszystkiego najlepszego. O tak, słuchajcie, Ferrari California. Studio projektanckie Pininfarina. Miałem kiedyś przyjemność zobaczyć ten samochód na żywo. Jest naprawdę, naprawdę boski. Trochę się wahałam co do koloru, ale chyba jednak dobrze wybrałam, co? I co ty na to? Podoba ci się? Śmiało, otwórz drzwi i podziwiaj jego wnętrze. Jest dobra. Twój, wsiadaj. Wejdźmy i sprawdź, sobie na co go do środka. Stać. Nie krępuj się, odpalaj silniki w drogę. Okej, przejdziemy się nim. Tak dosyć nietypowo zaczyna się gierka, nie? Nieprawdaż? Zupełnie inny klimat niż w The Crew. No dobra, zobaczymy. Gierka ma już swoje lata, ma chyba... To jest gierka z 2010 roku albo 2011, już dokładnie nie pamiętam. Dobra, zaczynamy. Mamy się tym samochodem przejechać. No i słuchajcie, jedna rzecz, której cholernie mi brakowało zawsze w The Crew. Zmienić tryb. Coś wam pokażę. Tak, ja wiem, że zawsze mogę zmienić kamerę, to nie jest żadna nowość. Okej, możemy sobie włączyć akcesoria i na przykład możemy sobie naszym kabriolecie rozłożyć dach. To jest naprawdę fajna sprawa. Dobra, przejdźmy się, tak się nam rozkłada.
Podczas jazdy możesz wybierać opcje podręczne, takie jak radio, pozycję okna i wiele innych. Tak, wiem. Wow. Przywaliłem. Co jeśli o model jazdy w tej grze, to jest oczywiście zręcznościowy, ale... jest trochę sztywny. Mam takie wrażenie, że ten model jazdy jest troszeczkę sztywny. Nie jest tak płynny jak w The Crew. Ale przyjemnie się gra, przyjemnie się jedzie. No i słuchajcie, jest bardzo istotną kwestią tutaj to, z jaką prędkością bierzemy zakręty. Pamiętajcie, że te samochody są seryjne. Tutaj nie ma tuningu. To jest jedyny aspekt, który mnie troszkę drażnił w The Crew. To, że trzeba było jeździć tam samochodami nieseryjnymi. Tu wszystkie samochody będą seryjne. Co mnie osobiście cholernie cieszy, powiem szczerze. Dobra, jedziemy przed się za chwilkę. Dobra, bawimy się na razie bez celu większego. O, cóż to? Dobra, dosyć tego, wstawaj! No cóż, słuchajcie, okazało się, że to wszystko jest sen. Nasz... To jest dupy taki początek, nie sądzicie? Gdzieś ty był? Wiesz, ile musiałam czekać? Mam lepsze rzeczy do roboty niż ta... Zaczekaj. Cześć, tato. Nie, jeszcze w hotelu. Tak, wiem, że się spóźni, ale to przez parkingowego. Całe wieki czekałam na samochód. Co? Jak to? A, to ten, któremu się wydaje, że jest kierowcą wyścigowym. Już nigdy nie weźmie samochodu gościa. Powiedz, że go zwalniam. No, wszystko jasne. Chociaż właściwie to mam lepszy pomysł. Skoro tak dobrze jeździsz, to może zawieziesz mnie do klubu San Antoni. Jeśli dotrzemy tam na czas, to załatwię ci za to udział w największym wyścigu samochodowym w dziejach. Słoneczna korona. To chyba uczciwy układ, co? Wsiadaj do wozu. Zobaczymy, na co cię stać. Zawieź mnie do klubu. Słoneczna korona czeka. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. Więc słuchajcie, jesteśmy w sklepie parkingowym. Jedź, zawieź Jedziemy. Mnie do klubu. To nie takie trudne. Pierwsza czasówka. Jest zaznaczony czerwoną kropką na GPS-ie. Chyba wiesz, jak się nim posługiwać? 3 km jakieś do przejania. Do udziału w Słonecznej Koronie zaprosiliśmy 8 najlepszych kierowców świata. Ale jeden z nich musiał się wycofać przez jakiś głupi wypadek. I teraz twoja kolej. Zastąpisz tego pechowego kierowcę. Ale najpierw sprawdzimy, czy się nadajesz. Dobra, pędzimy, moi drodzy, chociaż mamy tak dużo czasu, że chyba każdy jest w stanie to zrobić, to wyzwanie. Trzeba pamiętać, żeby nie brać tutaj skrętów zbyt ostro i żeby przejść hamulec, kiedy skręcamy. Co? Co się dzieje? Nie chcę tego słuchać. Oj, jestem w straży, będę za 5 minut. Wszystko ma być gotowe, rozumiemy się? Żadnych wymówek. Macie natychmiast przygotować scenę. No, spoko. Dobra, babsko się strasznie irytuje. Siedzi obok mnie. Zaraz wam spróbuję to pokazać. Siedzi tu. Na co ty czekasz? Przyśpiesz trochę. Dobra. To przyspieszmy. Skoro baba sobie życzy, że życzy, żeby przyspieszyć, to przyspieszmy. W końcu tutaj jest samochód. W końcu to jest jej Ferrari California. Nie moje. No naprawdę. Samochód dobrze się prowadzi, ale trzeba cały czas pamiętać o tym, żeby nie wchodzić zbyt ostro w zakręty. Cześć, jak się zbyt szybko. W sensie. Dobrze się czujesz po wczorajszej imprezie? Tata wspominał o twoim pomyśle i strasznie mi się spodobał. Zadzwonię później, to się umówimy. Wow! Auć! Sorry. Chciałabym dojechać w jednym kawałku. No sorry, sorry, weź wyluzuj, babo. Gaz, to ten pedał... Tak, wiem, że to jest ten pedał po prawej. Dobra, słuchajcie, Słoneczna Korona. Główny wątek fabularny tej gry, który jest moim zdaniem kiepski. Nie ukrywajmy no tego. Już, do boty, czekam. Ale to nie to jest tutaj najważniejsze w tej Wszyscy grze. Na miejscach? Okej. Okay. 3, 2, 1. Liczą się tutaj głównie samochody. Akcja. Witamy w pierwszej odsłonie Słonecznej Korony. Najlepsi i najodważniejsi kierowcy świata będą się ścigać na waszych oczach w autach klasycznych, SUV-ach i samochodach szosowych. Nasze kamery będą im towarzyszyć cały czas. Mnie natomiast zobaczycie na torze. Dam wszystkim łupnia. Niestety John Evans nie weźmie udziału w zawodach. Mamy za to nowego uczestnika. Cześć wszystkim.
Hej. Kto okaże się najlepszym kierowcą wyścigu? Oglądajcie Słoneczną Koronę. I cięcie! Pięknie! Dobre ujęcie, dziękuję wszystkim! Trzymajmy kciuki, żeby przełożyło się to na oglądalność. Aha, musisz wykupić licencję. Idź do Toda Bishopa. Prowadzi szkołę jazdy klasycznej. Wszystko ci załatwi. Ja nie mam czasu. Cześć, witam nową uczestniczkę Słonecznej Korony. Kierowca przede wszystkim potrzebuje samochodu. Jeśli nie chcesz wydać na niego milionów, to proponuję odwiedzić mojego znajomego. Ma niezłe fury za przyzwoite pieniądze. Chodźmy. Czy to był Maleńczuk? Chyba tak. No dobra, słuchajcie. O, to jest Dino. Takie Ferrari dla ubogich. Kiedyś to mam jakieś kupione samochód, to wam na pewno nie opowiem. Siema, Jude. Co tam słychać? A, nawet. A co ty tutaj? Mam tu kogoś, kto szuka gabloty. Za rozsądną cenę. No, to świetnie trafiliście. Rozejrzyjcie się. Mam parę niezłych okazów. Słuchajcie, co tu stoi? Okej, słuchajcie, mamy trzy samochody na początku do wyboru. Mamy tak. Mamy oczywiście Mustanga Fastbacka. Bardzo fajne autko. Ford Mustang. 175 koni ma nic. Nie, przepraszam, 175 km na godzinę, dlatego jest maksymalna. Do setki 7,5 sekundy. 230 koni. Słuchajcie, Lotus Esprit. Między innymi, słuchajcie, ten samochód wystąpił w kilku filmach z Bondem, o ile pamiętam. 217 km na godzinę, prędkość maksymalna 7 sekund do setki, 160 koni mechanicznych. No i słuchajcie, Lancia Delta Integrale Evoluzione. Piękna nazwa, nie sądzicie? Bardzo fajny samochód, samochód rajdowy. Samochód, który był niegdyś legendą rajdów, był swego czasu ikoną sportów motorowych. I myślę, że właśnie to ten samochód wybiorę. 218 km na godzinę, 5,7 sekundy do setki, 215 koni mechanicznych. Naprawdę fajne auto. Ale kosztuje całe 20 tysięcy. Te dwa poprzednie były dużo tańsze. Ale dobra, wybierzmy go. Ja sobie kupuję Lancia Delta Integrale. No słuchajcie, achievementy, osiągnięcia, poziomy. Tak, wiem. Dostajemy punkciki za zakupione. Każdy samochód, każdy dom. KZT, kasa za triki. Będzie rejestrować każdy twój unik, skok i drift. Staraj się łączyć wyczyny wciągi i o nic nie ocierać. Kolizja spowoduje utratę zarobku. Od ciebie zależy, kiedy zainkasujesz forsę. Chodź, zamontuję ci to. Okej, słuchajcie. A więc system taki sam jak Move the Crew. Za każde triki i wyczyny dostajemy tutaj dodatkowy hajs. Okej, to zobaczmy, jak się prowadzi. Dobra, przejdźmy się nim. Zobaczymy. O, słuchajcie, bardzo spartańskie wnętrze. Ja bym chciał jednak sport. Dobra, czas sprawdzić, jak się to maleństwo sprawuje. Jeśli chodzi o kontrolę trakcji. Unikaj nadjeżdżających samochodów, wyskakuj z rampy i driftuj, a zapełnisz wskaźnik. Wtedy można albo zainkasować pieniądze, albo spróbować zarobić więcej. Dobra, słuchajcie, jedziemy przed siebie. O, jak ten samochód pięknie brzmi. Słuchajcie, typowa rajdówka. Super, 80. Rewelacja. Wow. Muszę pamiętać. Dobra, im będziemy szybciej, tym ten pasek u góry ekranu będzie nam się ładował. No i zarobimy. Wspaniale. Przejeżdżać blisko innych gości także można. No słuchajcie, jeśli jedziemy ponad 100 chyba, 10 czy 20 na godzinę. Bierz forsę, mamy hajs, dobra, i enterkiem potwierdzamy, dobra, mamy przelew. Może ci trochę dorobić. Kasa ci się przyda. O lokum na noc się nie martw, mam dla ciebie tymczasowe rozwiązanie. Może nie jest to super luksus, ale na 5-gwiazdkowy hotel i tak na razie cię nie stać. Jedziemy do twojego pałacu. Kieruj się wskazaniami GPS. Dobra, gdzie mam jechać? W tamtą stronę, no dobra. Tutaj głównie zobaczycie u mnie widok z wnętrza samochodu. Na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo. Co tak trzęsie tutaj z tyłu? Nie, chyba jakiś skręć mały w lewo. Błąd się tutaj wkradł. No dobra, jedziemy. Cel podróży za 3 km. Tutaj słuchajcie, nie ma co szaleć. Tym samochodem. Samochód jest całkiem niezły, całkiem fajny. Słuchajcie, znajdujemy się oczywiście na Ibizie. A więc jest to wyspa hiszpańska na Morzu Śródziemnym.
Pięknie, mamy high shore. O, to właśnie tutaj chodzi. Gdzie hajs się sam tutaj tworzy. I dobrze, stówka do stówki, aż się nazbiera. Cel podróży za 1,5 kilometra. Teraz będziemy trochę więcej zarobić. Oj, widzicie, straciłem hajs, bo się otarłem o przeszkodę. Słuchajcie, piękne widoczki za oknem. No, auto naprawdę ładnie wygląda. Oldschoolowo. Wiem, że nie wszystkim się może podobać. Niektórzy powiedzą, o Boże, coś ty zrobił, czemu nie wziąłeś Mustanga? A ja się cieszę z tego wyboru, powiem wam szczerze. Chyba dojechaliśmy. Ikony przedstawiają wejścia do konkretnych miejsc lub wyzwań. Okej, słuchajcie, nasza pierwsza hacjenda. Niezbyt imponująca. No bardziej to przypomina przyczepę. Właśnie to jest przyczepa. O, szału nie ma. Dobra, pierwszy poziom globalny. Nie wiem do końca, kumam, o co chodzi. To twój dom i kwatra główna. Przebierać się możesz w garderobie, jeśli stać cię na nowe ciuchy. W garażu możesz zmieniać samochody, kiedy dorobisz się nowy. Dobra, muszę lecieć. Jak już się tu rozejrzysz, wpadnij do mnie do szkoły jazdy. Namiary masz w GPS-ie. No właśnie, słuchajcie. Zbliżamy się do pewnego bardzo wkurzającego momentu w tej grze. No właśnie, jak już widzicie, mamy tutaj dwie wyspy będą dostępne. Jedną jest właśnie Ibiza, drugą są. Druga jest wyspa Oahu. A więc tam, gdzie znajduje się Pearl Harbor, tam, gdzie... No się, będzie Hawaje. W każdym razie Hawaje. Okej. Okay. Dobra. Co my tutaj mamy? Możesz sprawdzić prognozę pogody, przeczytać wiadomości pogodę. I poznać nowe dodatki do Test Drive. Test Drive Media. Wiadomości. Co tu słychać? Chyba nic nie będzie działało. Oj, nie to chciałem. Bo jak już mówiłem, serwery nie działają. Jak tam pogoda? Na Hawajach mamy słonecznie. Właściwie wszędzie jest słonecznie, zarówno najbliżej jak i na Hawajach. No dobra, okej, wyjdźmy. Zobaczmy, tu co tu jeszcze dostęp mamy. Do wszystkich informacji. Informacje. Masz możliwość edycji profilu Tadeu Postać lub modyfikacji Meli przy pomocy Tadeu Dom. Możesz też obejrzeć album ze zdjęciami. Dobra, bajery, jeżeli bzdety. Chcesz wrócić do sesji, te drzwi prowadzą do przybieralni. Mamy jakieś inne ciuchy? Nie sprawdzę. Ubranie. A, dobra. Ja się nic nowego. Oj, sorry. Aż takich tutaj ciuchów. Coś jest więcej? Nic. Właściwie nic. Dobra. Słuchajcie, a więc możemy, jeśli ktoś lubi, może się bawić w takie Simsy. Ja nie przepadam. Chociaż te ciuchy też muszę zmienić, bo są okropne. Dobra, słuchajcie. Wyjdźmy stąd. Przejedziemy się gdzieś, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Weźmy naszą... Lancie Delta Integrale Evolutione. Przesuwać po wypadku lub opuszczeniu trasy, jedziemy. Możesz szybko wrócić na tor. Okej. Pędzimy 1,5 kilometra do szkoły jazdy klasycznej. No i właśnie, to jest najbardziej wkurzający element całej tej rozgrywki tutaj, że trzeba zdobywać licencję. Jak najczęściej korzystaj z mapy. Aby brać udział właśnie w zadaniach. To nie jest zbyt miłe. To nie jest zbyt miłe, ponieważ te zadania na serio nie są łatwe. A niestety, żeby brać udział w imprezach, trzeba je zaliczać. Cel podróży za 500 metrów. Na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo. Dobra, teraz będziemy jechać w lewo. Skręć w lewo. U, sorry ziom. No niestety, hajs nam przepadł. Trudno, życie. No i słuchajcie, zbliżamy się do szkoły jazdy. No i zobaczymy, co będziemy musieli tutaj zrobić. Szkoła jazdy pozwolić. Dobra. Bierzemy się za to. Bierzemy się za to. Zobaczymy. Racing School. Hej, wszyscy czują się jak w domu? Chciałem... Proszę, oto i Todd. A czy to nie nowy uczestnik Słonecznej Korony? Możesz nas sobie przedstawić? Przedstawiam ci Miami Harris. Będzie twoją konkurentką w zawodach.
Miejmy nadzieję, że lepiej jeździsz, niż się ubierasz. Chyba ktoś powinien ci doradzić w kwestii stroju. Wpadnij do mnie. Znaczy, gdy już cię pokonam, rzecz jasna. Ciao. Mała rada ode mnie. Pilnuj się przy Miami. Za kółkiem staje się jakimś psycholem. Jest w stanie zrobić wszystko, żeby tylko wygrać wyścig. Oczywiście, zanim zaczniesz się ścigać, musisz zdobyć licencję. Dobra, zajmijmy się tym. Co my tu mamy? Tak, wiem, że trzeba zdobywać licencje poszczególnych klas samochodów. Okej, licencja klasyczna. Okej, co my tu mamy do zrobienia? Oto są zadania, jakie musimy zaliczyć. Pierwszy krok. Dobra, weźmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, wiem. Zobaczmy, jak sobie poradzisz z tym prostym ćwiczeniem. Przejedź po łuku i dopasuj siłę hamowania, aby zatrzymać pojazd w wyznaczonej strefie. Okej, zabierajmy się za to. Zobaczymy. I go. Chyba zrobiłem. Bardzo ładnie. Pierwsza próba zaliczona. Znowu ci się udało. Dobra, lecimy dalej. To tym razem... próba slalomu. No, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To pierwsze jest całkiem spoko. Późniejsze są dużo gorsze. Okej. O, prawie jedną beczkę potrąciłem. Prawie. Dobra robota! Dobra, lecimy dalej. No i słuchajcie, właśnie takie testy trzeba tutaj wykonywać. W czasie wyścigu napotkasz różne rodzaje łuków i wzniesień. Tak, wiem, dobra. Spróbujmy. Tym razem, słuchajcie, Lotus. Esprit. Dobra, lecimy. Mamy tutaj oczywiście pokazany tor optymalnej jazdy. Jest całkiem spoko. Dobra. Cieszę się, że tutaj nie ma nitro. Nie wiem czemu, ja jestem po prostu fanem samochodów, że tak powiem, standardowych, fabrycznych. Dobra robota! Znowu ci się udało! Let's go, kontynuujmy. Dobra, lecimy. Tym razem niestety leje i będzie ślisko. Zrobić szybki zwrot o 180 stopni lub ostrą zawrotkę, użyj hamulca ręcznego. Właśnie, w sumie to nie do końca wiem, co mam zrobić. Jak ten samochód ci... No właśnie, o tym mówiłem, że to nie jest takie łatwe. Wystarczy zrobić jeden błąd. Tym razem nie wyszło. I od razu po nas. Dobra. Ogarnąłem startowe buksowanie kół. O, właśnie dlatego mówię, że to nie jest łatwe. I czuć, że jest cholernie ślisko. I nie wiem, czy dam radę to zrobić. No niestety. Samochód nie zdążył się zatrzymać, zanim czas się skończył. Spróbujemy jeszcze raz, spokojnie. Na szczęście nie są to długie zadania, to dosyć szybko się je robi. O, słuchajcie, na deszczu nie jest łatwo, nie ma przelewek.
Dobra. Ogarnąłem temat. Teraz tylko nie strzanić za hamowania. Okej, okay, zaliczone. Wyznaczyło się po prostu powoli i spokojnie. Okej, okay, co teraz? Co teraz? Po deszczu. Na drodze napotkasz innych uczestników ruchu. Więc musisz. Dobra, będziemy wyprzedzać. Będziemy wyprzedzać, moi drodzy. Tym razem Mustang. O. Ciężki samochód. Dobra, jedziemy. Odkryłem salon samochodowy. Właśnie, tutaj salony samochodowe trzeba odkrywać podczas eksploracji. Co znowu? Zahaczyłem chyba o gościa. Za bardzo się spinasz. Wyluzuj. A, spoko. Nie spinam się wcale. Ziom. Dobra, i gazu. Niestety jest mokro. I to nie jest zbyt fajne. Okej, okay, trzeba na spokojnie. Chyba jeszcze tego trzeba wyprzedzić. A nie, i dojechać do celu. Okej, okay, zrobione. Jeszcze jedno będzie. Jeszcze jedna próba, aby zdobyć tą licencję. Okej, okay, dobra. Lecimy. Chyba tym razem będzie normalny wyścig. W sensie, że czasówka. Będziemy zaliczyć po prostu checkpointy. O, słuchajcie, samochód ma tendencję do mocnego buksowania kół. Wow! Właśnie tego nie lubię w Mustangach, że tył ma tendencję, chce wyprzedzić przód. To nigdy nie jest dobre. Jestem ciekaw, czy przez to zmieszczę się w czasie. Okej. Powtórzmy to. Powtórzmy to wyzwanie. Spróbujemy ponownie. Dobra, gazu, moi drodzy. No słuchajcie, model jazdy tutaj jest dużo bardziej realistyczny niż w The Crew. Co też sprawia, że wcale nie jest to łatwe. Uuu! Dobra. Możemy sobie to już powtórzyć. Słuchajcie, najmniejszy błąd. Słuchajcie, najmniejszy błąd i lecimy od nowa z tematem. Tak, to już jest. Gazu, moi drodzy, gazu! No, pięknie, dobra. Nie skręcać, nie dodawać gazu przy skręconych kołach, bo to się nigdy dobrze nie kończy w mocnych tylnio-napędowych samochodach. Okej. Gazu. A niestety. Ten samochód pływa. Niestety mam 60 setnych dodatkowych doliczonych do mojego czasu. No, słuchajcie, Mustang to jest nie lada wyzwanie. I go. Go, 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 moi drodzy. No dobra. No i finish, słuchajcie. Po garach, dać i jesteśmy. Okej, okay, słuchajcie.
Zdobyłem cecię klasyczną. Gratulacje. Wygląda na to, że szybko łapiesz. Okej, okay. Udało się zdobyć. Dobra robota. Licencję. Dzięki tej licencji otrzymasz dostęp do nowych wyścigów. Dostępne są teraz nowe zawody. Kieruj się wskazaniami GPS-u. Powodzenia. Dzięki za wskazówki, Todd. No dobra. Mamy licencję. Okej, mamy teraz dostęp do nowych... do nowych wyzwań. Dobra, wyjdźmy stąd. Okej. Zobaczę sobie na mapie, jak to wygląda. Co mamy tutaj? Mistrzostwa, przepraszam. San Antonio. 50 tysięcy jest do zgarnięcia za nie. Co my tutaj mamy? Komis. Tuning. O, tutaj jest salon Mercedesa, znaczy Volkswagena oraz Rafa. No, coś dla mnie. Coś dla mnie, powiem szczerze. Okej. No cóż, moi drodzy. Nie to chciałem. Myślę sobie, że do tego miejsca przejdziemy sobie już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do ocenia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie. Cześć i czołem. Ciao. Do następnego.